Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez Króla, który jest niczym Superman, nadspodziewanie drogie kursy taksówką i nietypowych norweskich kiboli. Zapraszam. Norweski król Harald V jest niezniszczalny. Nie powiedział może, że jest nieśmiertelny i ma moce większe niż Superman i nie boi się nawet kryptonitu, ale zapowiedział, że zostanie norweskim królem do końca jej albo jego. Takie oświadczenie wydał po tym, jak jego koleżanka z pracy, a zarazem kuzynka, królowa Danii Małgorzata, abdykowała. Także wszystkiego najlepszego i dla króla, i dla byłej królowej też. Zamknięte drogi, chaos czy ewakuacje. Niebezpieczne warunki pogodowe na północnej Norwegii nikogo już za bardzo nie dziwią, ponieważ każdy weekend jest podobny. Dlatego ta wiadomość nie jest jakimś wybitnym newsem. Nie jest newsem również prędkość wiatru, która przekraczała 43 metry na sekundę oraz to, że wiele samolotów nie odleciało i przez to wiele osób spóźniło się do pracy, do szkoły czy na inne wybitnie ważne dla tych osób spotkania. Miejmy nadzieję, że kolejny weekend zaskoczy. Kibole, czyli zjawisko tak nielubiane przez osoby, które przychodzą na mecze piłki nożnej po to, aby oglądać mecze piłki nożnej, a nie czytać wulgarne napisy, słuchać wulgarnych przyśpiewek, czy oglądać często powykrzywane i niezbyt przyjemne twarze niezbyt również czasami trzeźwych osób. Tak jest w Europie, ale na przykład w Norwegii biją się między sobą kibole na meczach hokeja. Tak było w ostatni weekend. Na sobotni mecz hokeja w Stjernøholen norweska policja musiała wysłać 10 radiowozów, popularnie nazwanych sukami, ponieważ kibole jednej drużyny mieli do powiedzenia coś niesamowicie ważnego kibolom innej drużyny, a że mieli do powiedzenia coś, co kibole tej drugiej drużyny nie za bardzo chcieli słuchać, to kibole i pierwszej, i drugiej drużyny niestety wymienili się razami. 3 osoby zostały ranne, a jedna trafiła do szpitala. W dzisiejszym artykule, jako że dzisiaj jest poniedziałek, ale nie ma końcu świadomego waluciarza, czyli osoby, która zarabia w koronach norweskich, a wydaje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jest artykuł, który porównuje i przedstawia najdroższe do życia norweskie gminy. Ja zachęcam do przeczytania i wyciągnięcia wniosków, czy obecny wybór i miejsce, w którym mieszkacie, to był wybór dobry, a nie taki średni. Zapraszam. Jeśli pociągi lub autobusy firmy V nie mogą z jakiegoś względu kursować, ale są klienci, którzy chcieliby się jednak dostać z miejsca na miejsce za pomocą połączenia firmy V, to w takim przypadku mogą skorzystać z pomocy taksówkarskiej, a koszty zostaną zwrócone. I to sobie funkcjonuje, a zarówno firma V, jak i pasażerowie są zadowoleni z tego systemu. Jednak okazało się, że jedna z korporacji taksówkarskich troszeczkę chyba oszukuje i średnie połączenie tej korporacji jest dużo droższe niż wszystkie inne średnie połączenia innych korporacji taksówkarskich. I z tego właśnie względu korporacja Centrum Taxi została wyrzucona poza nawias zaufanych korporacji. Dlatego jeżeli chciałbyś skorzystać z takiej pomocy firmy taksówkarskiej, to jednak nie radzę korzystać z Centrum Taxi, ponieważ nie dostaniesz zwrotu. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć!